Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wczoraj byłem na pięknych uroczystościach ślubów zakonnych Dawida Burzy. Te śluby zakonne w dniu świętego Augustyna u ojców Augustianów w kościele świętej Katarzyny w Krakowie były bardzo piękne, bardzo rozbudowane. Taki znak poświęcenia całego swojego życia na własność Panu Bogu. W ogóle kapłaństwo, życie konsekrowane jest szczególnym znakiem, że nie należymy do siebie, tylko do samego Boga. Moi drodzy, też było mi dane spotkać znajomych z naszej jakby rodziny, tej naszej, z naszego kanału YouTube, i spotkałem też siostrę Teresę Zmartwychwstankę, spotkałem też Państwo Elżbietę i Leszka, którzy pochodzą z parafii świętej Katarzyny w Krakowie. Bardzo miłe, sympatyczne spotkania. Moi drodzy, to są znaki, że jesteśmy ze sobą w jakiejś łączności duchowej. To Duch Święty nas łączy. Módlmy się wzajemnie za siebie. Twórzmy jedną taką rodzinę wokół Jezusa Chrystusa, wokół Jego Słowa. I tak jak święty Jan Chrzciciel, którego dzisiaj męczeńską śmierć wspominamy, on był z rodziny samego Pana Jezusa. Dobrze być z rodziny Pana Jezusa. Choć pół roku wcześniej się urodził od Pana Jezusa, choć go zapowiadał, wcześniej głosił zapowiedź, że przyjdzie Mesjasz, to jednak w swojej pokorze stał się największym z proroków. Jako jedyny z proroków pokazał na Baranka Bożego. Oto Baranek Boży, to jest ten Mesjasz, którego zapowiadał Baranek w Egipcie. W dniu przejścia, w dniu Paschy właśnie był zabity, jego krew uratowała przed aniołem śmierci. I dzisiaj też ta krew Chrystusa nas ratuje. Święty Jan Chrzciciel jest dla nas też przykładem człowieka, który broni nierozerwalności małżeństwa, czyli broni rodziny. Dlaczego? Dlatego, że przypominał samemu królowi, że nie może mieć żony swojego brata, który jeszcze żyje. Nie jest jeszcze ta żona jego, tego żona Filipa, Herodiada, nie jest wdową, nie może sobie go jej wziąć wtedy, bo jeżeli weźmie, no to jest cudzołóstwo. I można powiedzieć, że dzisiaj święty Jan Chrzciciel głosiłby Jezusa Chrystusa, głosząc nierozerwalność małżeństwa i godność osoby ludzkiej, godność rodziny. I współcześnie mogłoby być tak, że na przykład Herod, gdyby miał skłonności homoseksualne, chciałby stworzyć związek na przykład z jakimś mężczyzną. Chciałby, żeby ten związek był uznawany za małżeństwo. Oczywiście Jan Chrzciciel stanąłby w obronie takiego rozumienia małżeństwa, że to nie jest małżeństwo, to jest po prostu Sodoma i Gomora. Że to bardzo Panu Bogu się nie podoba. Że takie grzechy wywołują gniew Boży. I tu by upominał. Uczynkiem miłosiernym co do duszy jest grzeszących upominać. Dlatego, że grzeszących upominał, został później ścięty na zabawie, na urodzinach króla Heroda. Taka była zabawa. Tak się bawili, że aż proroka zamordowali. Żeby się już więcej nie wtrącał do naszych zabaw, do naszej rozrywki, do naszego miłego, fajnego życia. I tak chrześcijanie byli na początku postrzegani, że nienawidzą rodzaju ludzkiego, bo nie uczestniczą na przykład w rzymskich rozrywkach, zabawach, nie chcą uczestniczyć razem z Cezarem, z różnymi wielkimi tego świata, różnych rozpustnych zabawach. Dzisiaj Pan Jezus chce dać nam za przykład świętego Jana Chrzciciela, który jest wzorem człowieka, który wskazuje na Chrystusa. Moi drodzy, módlcie się za nas, kapłanów, za mnie, żebym nie zasłaniał Pana Jezusa, ale żebym zawsze na Pana Jezusa wskazywał, żebym był takim drogowskazem. Na tę drogę do nieba, którą jest Jezus Chrystus, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A tak na koniec jeszcze dołączę mały film o tym, jak rodzice ojca Dawida zostali włączeni do rodziny augustiańskiej. Szczęść Boże. Ojciec Dawid. Dzięki tej przynależności stajecie się uczestnikami duchowych dóbr płynących z mszy świętych, modlitw, ofiar i dobrej pracy braci i sióstr zakonu na całym świecie. Odtąd traktujemy Was, Pani Justyno i Pani Mirosławie, jako część naszej rodziny w taki sam sposób, jak tych, którzy są z nami przez śluby zakonu. To jest taki dekret tymczasowy, który pozwoliłem sobie podpisać w imieniu ojca generała, ale właściwy dekret już jest opieczętowany i na pewno jest w drodze.